Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem jest Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Pan poseł przyszedł tutaj z taką świeżą wieścią prosto z Sejmu. Jest pomysł, na razie pomysł, żeby powstał Polski Instytut Rodziny i Demografii. Został złożony projekt ustawy. Tak, moi drodzy państwo, wczoraj z grupą kolegów, z którą przygotowywaliśmy ten projekt ustawy, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy go do laski marszałkowskiej. Instytut ma, to ma być forma think tanku, czyli tego ośrodka badawczego, rozwojowego, tego, który będzie nam dyktował, jakie rozwiązania prawne, instytucjonalne wdrażać, żeby kwestie demograficzne, kwestie rodziny były wzmacniane. O, choćby na przykład ta dyskusja, czy 500 do 500 plus na przykład dołożyć następne kwoty, czy powiększyć tą pomoc dla dzieci, czy nie. No właśnie Instytut będzie zajmował się takimi badaniami, takimi narzędziami, które, tak jak mówię, mają podnieść naszą prokreację, dzietność, ale także wzmocnić pozycję rodziny w systemie prawnym. Oczywiście na czele tego Instytutu, moi drodzy państwo, tego think tanku, tego ośrodka myśli, który będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie miał swoje filie w każdym województwie, swoje oddziały, będzie stał prezes. Prezes będzie praktycznie w randze rzecznika, tak jak jest rzecznik praw dziecka, tak też będzie rzecznik porodziny. A więc po prostu osoba, która będzie wspomagała panią minister Marlenę Maląg, która jest naszym ministrem do spraw społecznych i rodzinnych. Pani minister po prostu dostanie to narzędzie badawcze, narzędzie merytoryczne, bo dzisiaj też oczywiście różne ośrodki prowadzą te badania, ale nie ma ich jakby tak skoordynowanych. A więc właśnie ten instytut złożony z ekspertów będzie na bieżąco nam pomagał, żeby właśnie wzmocnić rodzinę, pomóc państwu w rozwoju polityki demograficznej. I myślimy, że to rozwiązanie będzie bardzo, bardzo istotne. Zaczynamy proces legislacyjny, złożyliśmy to do laski marszałkowskiej, jak wspomniałem, więc mam nadzieję, że uda się do końca roku ten instytut uchwalić, a może od nowego roku, maksymalnie od połowy przyszłego, instytut zacząłby funkcjonować z rzecznikiem na czele. A sam region sądecki, co może na tym zyskać? Na tym zyska cała Polska, moi drodzy państwo, ponieważ ten instytut, ten think tank, ten ośrodek będzie prowadził badania wszędzie, tak? Łącznie też w każdym regionach i na jego podstawie będziemy tak jakby kreować politykę prorodzinną, tą demograficzną, a więc te każdy z nas będzie mógł na tym, moi drodzy państwo, zyskać, szczególnie rodziny, które będą mogły w trudnych sytuacjach też odwołać się do rzecznika, szukać tam pomocy, czy też rząd będzie wiedział, jakie podejmować decyzje dalej z różnymi programami prorodzinnymi, które przyniosły oczekiwany wymiar w pewnych aspektach, ale też chcemy, żeby były mocniej skierowane właśnie do rodzin, na prokreację, na rozwój demografii, na wsparcie właśnie tego zainteresowania posiadania większą liczbą dzieci. Już prowadziliśmy tańsze mieszkania, te domy do 70 metrów kwadratowych. Nie tylko, ale staramy się tym młodym małżeństwom ułatwiać drogę, żeby zachęcać ich do tego, żeby posiadali więcej dzieci. Nawiązał pan tutaj do dodatkowego 400 do 500 plus. Już ten temat od kilku miesięcy gdzieś się pojawiał, ale to jeszcze nie jest pewne, tak? Wynika z tego, co pan znaczy mówi? Generalnie, że jest to jakiś pomysł, który funkcjonuje. Oczywiście on jest procedowany na chwilę obecną. Tak jak mówię, no każde prawo staje się prawem w momencie jego uchwalenia i podpisania przez prezydenta, ale oczywiście takie rozmowy są, a ośrodek pomógłby właśnie dać tym merytoryczne wsparcie, czy to ma być 300, czy to ma być 600 dodatkowych złotych, czy to ma być na przykład to 400 plus, tak? A więc generalnie właśnie Instytut ma pomagać i w takich decyzjach, choćby na przykład. Mówiąc tutaj o tym wsparciu, nie można nie wspomnieć o Polskim Ładzie. Też głośno było w Nowym Sączu o tym podziale, gdzie dużo mówiło się o tym, że ma być podział proporcjonalny. Mimo wszystko Nowy Sącz dostał 4,5 miliona złotych na boisko w Zawadzie. Kiedy przykładowo Limanowa dostała aż 30 milionów i tutaj też władze Nowego Sącza gdzieś zwołały konferencję prasową, pytając, dlaczego tak było. Też nawiązując do tego, że chwilkę wcześniej, już przed oficjalnym ogłoszeniem Polskiego Ładu, pojawił się post na Facebooku pani poseł Barbary Bartuś, w którym to pani poseł informowała, że Nowy Sącz miasto Nowy Sącz otrzymało 27 milionów. Co się stało i dlaczego taka informacja, jak się okazało, która nie potwierdziła się w faktach, ukazała się u pani poseł? Szanowni państwo, z tego co wiem, to pani poseł wydała oświadczenie, że w tym okresie była w Uzbekistanie i po prostu asystenci przygotowywali tą informację na Facebooka, że to był błąd.
Natomiast ja bardzo ubolewam nad tym, ponieważ program, później już po tym fakcie, po ogłoszeniu też rozmawiałem z panem ministrem Kubowem, panem ministrem Szefernakerem. To były osoby, które merytorycznie jakby nadzorowały ten proces. Natomiast usłyszałem bardzo prosto, no ten program miał swoje priorytety. Priorytetami były drogi, kanalizacja, infrastruktura turystyczna, infrastruktura społeczna, a więc szanowni państwo, pierwsze finansowaliśmy te elementy. Oczywiście w Nowym Sączu dostaliśmy ten pierwszy, ten do 5 milionów, bo on się wpisywał w program, bo to jest budowa tego ośrodka sportowego, tych boisk na Zawadzie, to jest bardzo dobra inwestycja, wiele lat oczekiwana i bardzo się z niej cieszę. Natomiast bardzo ubolewam, że miasto nie dostało więcej. Mam nadzieję, że naprawimy to w następnych aplikacjach. Ja oczywiście służę też informacją, też ministerstwo jest otwarte, żeby poradzić, jakie granty napisać, w jakich priorytetach. Trzeba bardzo uważnie patrzeć, jakie są priorytety w danym programie. Oczywiście te zadania były dobre, ale nie mieściły się w priorytetach, to znaczy one były następne w kolejce. No z całym szacunkiem, na pewno gdyby to był most na kamienicy, czy też drogi na przykład do 30-40 milionów, jeśli byłby taki projekt, to najprawdopodobniej Nowy Sącz by się w tym priorytecie zmieścił, a to był po prostu remont ratusza, który jest bardzo ważny, bo ratusz jest naszą wizytówką, ale nie przynosi tego, bo celem Polskiego Ładu jest to, żeby dać samorządom nie rybę, a wędkę, żeby później te inwestycje przynosiły były kołem zamachowym, tak? Czyli na przykład jak zbudujemy stadion, to podniesiemy usportowienie młodzieży, damy klubom gdzie ćwiczyć. Jak młodzież będzie miała gdzie ćwiczyć, mamy osiągamy jakieś efekty dodatkowe. Jeśli byśmy zbudowali drogę czy most na kamienicy, na przykład w kierunku Kamionki, tak? No to ułatwiamy podróżowanie mieszkańcom, też transport, handel, biznes jest zadowolony, bo jest bezpieczny transport. Wiecie państwo, jak nie było tego mostu, jak wiele firm mówiło, że ma problemy z dojazdem na przykład do klienta, do miasta, to był bardzo istotny problem. Teraz jest most techniczny, ale on też nie może tam wiecznie stać. Więc moi drodzy państwo, tak, ja jestem otwarty, jeśli pan prezydent zechce, oczywiście przyjadę, czy też możemy się umówić na kawę, i tak, żeby następny priorytet się już zmieścić i żeby Nowy Sącz nadgonił te finanse. Mam nadzieję, że w następnych aplikacjach nadgonimy tą stratę z tej pierwszej aplikacji. Bo obwodnica wschodnia jest za droga, jak się okazuje, bo spełniała te kryteria rozwoju. Tak, ona tak, ale szanowni państwo, to był projekt, żeby nie skłamać, tam około 150 milionów. A więc moi drodzy państwo, jeśli policzymy, że było 23 miliardy, podzielimy przez liczbę samorządów, to wiedzieliśmy, że takie miasta mają mniej więcej od 20 do 30-40 milionów. A więc było wiadomo, że to jest po prostu projekt za duży. Województwo, całe województwo małopolskie, jako największą aplikację w kraju dostało 161 milionów. Ale rozumiem, tak dla porównania. Rozumiem, że Nowy Sącz może w kolejnych, tak, mają tak. być kolejne. Ja myślę, że my oczywiście jesteśmy, dosłużymy, Nowy Sącz na pewno nadgoni tą aplikację, teraz już na pewno wszczeli się w te priorytety, kibicujemy. Nowy Sącz jest centrum regionu, jest sercem regionu, mieszkańcy są dla nas bardzo ważni, a ponieważ ja urodziłem się w Sączu, mieszkam w Sączu, a więc na pewno tym razem bardzo intensywnie będę chciał pomóc, a więc też jestem otwarty, jeśli pan prezydent będzie chciał, potrzebował się spotkać, więc z miłą chęcią. Mówiąc o Polskim Ładzie i wcześniejszych programach, kiedy też samorządy dostawały pieniądze na różne inwestycje, aż samo nasuwa się pytanie, skąd rząd ma tyle pieniędzy, żeby aż tyle potem przekazywać samorządom na inwestycje? Szanowni państwo, no nie będę tutaj oryginalny w swoich wypowiedziach. Pierwsze to dobra polityka, zacieśnienie polityki akcyzowej, fiskalnej, VAT-owskiej, a więc mafii paliwowej nie tylko, ale też dobry i rozwój gospodarczy. Ponieważ przypominam, że mamy poziom rozwoju na poziomie 5% PKB, co jest rekordowe w skali Europy, ale także jedno z lepszych w skali świata w tym momencie rozwojem, a więc po prostu idziemy do przodu, tak? Nasza gospodarka się po prostu nareszcie dynamicznie od już któryś rok rozwija i wyprodukowuje nadwyżki finansowe. Teraz, jak państwo wiecie, dwa miesiące temu, pan minister, zrobiliśmy korektę budżetu, bo się okazało, że mamy dodatkowo 80 miliardów w systemie, które były nieprzewidywalne, ponieważ rozwój gospodarczy wygenerował dodatkowe środki. Oczywiście, część rzeczy robimy na zasadzie obligacji, a więc cały program, znaczy ten program wsparcia dla gmin jest na zasadzie obligacji BGK-u, czyli to jest oczywiście pewnego rodzaju zapożyczenie, bo to jest taki mechanizm. Natomiast on jest bardzo bezpieczny, jest pod pełną kontrolą. Przy tym dynamicznym rozwoju PKB, to jest żaden problem na nas, żeby go utrzymać w ryzach, a więc na nas ważniejsze, żeby podtrzymać rozwój, żeby gminy się rozwijały, żeby pomóc im po okresie pandemicznym, żeby ustabilizować właśnie gminy i nie tylko i gospodarkę, a więc generalnie to jest taki zastrzyk pieniędzy, który ma właśnie wspomóc. Oczywiście mamy przed sobą inne wyzwania, jak opanowanie inflacji, która wynika z innych aspektów. Wysoka inflacja pojawiła się. Tak, to bardzo wysoka. Podwyższenie cen gazu na rynku światowym, podwyższenie cen ropy, czy oczywiście energii elektrycznej, podwyższenie kosztów tak zwanych prospektów emisyjnych CO2, to też wpłynęło na, moi drodzy państwo, i też zachwianie łańcucha dostaw, tak? COVID doprowadził do tego, że no, popyt jest,
popyt już nadgonił, ale produkcja, podaż nie nadgoniła tej zapaści po-covidowej i mamy zachwiany łańcuch dostaw na przykład z rejonu Chin i nie tylko. Cały czas nie dopływają wszystkie zamówienia, w związku z tym te ceny są wyższe. No, Narodowy Bank Polski teraz dał trochę po hamulcach, jak to się mówi, to znaczy podnosząc stopy procentowe do 1,25 punkta, a więc też oczywiście zatrzymano wykup obligacji państwowych, a więc ten dopływ gotówki do rynku został troszeczkę wyhamowany po to, żeby właśnie opanować, czy też powstrzymać inflację. Inflacja, tak jak przewiduje Narodowy Bank Polski, będzie jeszcze rosła do stycznia, później powinno nastąpić lekkie wyhamowanie i rozpoczęcie spadku poziomu inflacyjnego. No bo z jednej strony ogromne pieniądze z Polskiego Ładu na inwestycje, a z drugiej strony paliwo na stacjach po 6 zł, co wpływa też na wszystko inne, na koszt przysłowiowej bułki nawet. Szanowni Państwo, jeszcze kilka miesięcy temu Polska była krajem, który miał jeden z najdroższych energii elektrycznych, a w chwili obecnej jesteśmy na końcu. Mam jedną z najtańszych. Dlaczego? No bo jak skoczył o 300% cena gazu, a nawet czasami więcej, to się okazało, że gospodarki zachodnie, które nastawiły się na gaz, teraz nie nadganiają i ich cena prądu wzrosła do góry. A więc niestety te trendy światowe wpłynęły też na nas. Też nie jesteśmy wyrwani z tej rzeczywistości ogólnoświatowej. W związku z tym teraz musimy zareagować, a więc Narodowy Bank Polski bardzo odpowiedzialnie, tak jak mówię, wcisnął hamulec ręczny i wyhamowuje trochę gospodarkę po to, żeby opanować inflację. I te działania są racjonalne i za to bardzo dziękuję panu prezesowi. To jeszcze chciałem bardziej o sprawach lokalnych. Wczoraj był protest w Rytrze na drodze krajowej 87. Tutaj mieszkańcy Doliny Popradu, bo to nie tylko Piwniczna, to też Rytro, Barcice, nawet Stary Sącz, gmina Stary Sącz, nie chcą tranzytu. Obawiają się, że kiedy powstanie obwodnica Piwnicznej, ten tranzyt na Słowację, na południe Europy zostanie wprowadzony. Jak się pan odnosi do tego głosu ludu, że tak to nazwę? Każdy głos mieszkańców jest ważny, każdy protest jest bardzo istotnym elementem do rozważenia. Ja powiem tak, tu nie będzie nigdy głównego przejścia, tranzyty międzynarodowe główne będą szły na Hyżne. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, że teraz jest projekt o rozbudowaniu w ogóle przejścia na Hyżnym do standardu 2-2 ekspresówki, a więc tam będzie ciągnął cały transport z Katowic, z Krakowa i drugie, z drugiej strony będzie to Barwinek, gdzie Via Carpatia, Via Baltica jest budowana. My jesteśmy w środku, więc my nie mamy takiego potencjału tranzytu tego. Tranzyt będzie ten, który jest, ewentualnie może się to zwiększyć około 10-20%. Natomiast oczywiście każdy tranzyt, my mamy tu gminy uzdrowiskowe, czyli tak jak Piwnicza, i tu walory uzdrowiskowe trzeba zachować. Więc ta inwestycja, jeśli w ogóle by miała być realizowana, to musi być bardzo racjonalnie zaprojektowana, żeby nie naruszyć walorów właśnie uzdrowiskowych i też wąskiego gardła, bo pamiętajmy, że Poprad, Dolina Popradu z wąskim gardłem. Natomiast czy tam będzie tranzyt, czy nie, to są dwa aspekty. Trzeba natychmiast tą drogę modernizować, ponieważ niebezpieczny zakręt w Barcicach, który każdy zna od lat, jest bardzo niebezpieczny ten element trzeba wyprostować. Tam też na terenie całych Barcic trzeba teren odwodnić, usprawnić, zrobić chodniki, a więc nawet zmniejszyć prędkość też, trochę zawężając te ścieżki. A ponadto na przykład obłazy ryterskie się obsuwają. Tam też trzeba natychmiast palować cały ten rewir i zbudować tam też chodniki dla mieszkańców. To jest bezsprzeczne. Te inwestycje są konieczne. Natomiast jest pytanie, co z tranzytem. Przypominam, że Słowacy zaplanowali w ciągu 10 lat, że po swojej stronie wyremontują, podniosą standard drogi do drogi krajowej ze swojej strony i oni tam też się do tego bardzo ostro przygotowują. Co by świadczyło o tym, że może być ten tranzyt. A i teraz jest pytanie. Przecież kiedyś, jak budowano ten most Piwnicznej z polsko-słowacki, to było wtedy mówione, że on jest budowany właśnie po to, żeby zrealizować te zadania tranzytowe, tak? Wtedy było gorzej, bo nie było jeszcze przygotowanego Barwinka, nie było rozbudowanego Hyżnego, a więc wtedy to było jakieś ryzyko. Natomiast to jest pytanie inne. A co będzie, jak my nie zrobimy tego podniesienia standardu, a Słowacy na przykład puszczą i podniosą standard po swojej stronie. I wtedy te tiry, o których mówimy, tak jak mówię, w racjonalnym na pewno nie 2000, nie 1000 tirów, jak to mówiono, nie wiem, kto takie plotki w ogóle puszczał, z generalną dyrekcją, jak się rozmawiało, to się przewiduje około 20% wzrostu do tego, co jest dzisiaj. A i co wtedy będzie, jak te tiry będą dalej jeździły przez centrum Piwniczne, gdzie jest też łuk przy kościele Ostry, gdzie jest to zabytkowe centrum, które trzeba ochraniać w uzdrowisku. Co będzie, jak wjadą na ten zakręt w Barcicach? Tak jak mówię, no, mieszkańcy, trzeba rozmawiać z mieszkańcami. Ja nie mówię, że ta inwestycja jest konieczną, czy jest tego, natomiast według mnie trzeba bardzo spokojnej, merytorycznej, rozważnej dyskusji, a na pewno trzeba obalać takie mity typu 2000 tirów na dobę, bo to jest po prostu nierealne. Tu tyle tirów nie było, nie będzie i jeszcze tym bardziej, że no wyobraźmy sobie, jest Hyżne, jest Barwinek, to komu tu się będzie opłacało jechać? To znaczy akurat tutaj lokalni działacze wyliczyli, że z Krakowa właśnie do Piwnicznej jest najbliżej w porównaniu do tych, jeśli bierzemy pod uwagę, liczy się czas, liczy się przerzut, liczy się cel
cel dojazdu, bo nie każdy cel jest najbliższy przez nas. Generalnie tak naprawdę tutaj spodziewamy się ruchu od Jurkowa w dół, tak, jeśli już to by miało miejsce. Znaczy, to są przewidywania generalnej dyrekcji, ja cytuję dane generalnej dyrekcji, oczywiście to przecież nie jestem, bo, drodzy państwo, ekspertem od budowania dróg. Natomiast ja uważam, że z mieszkańcami trzeba rozmawiać, te decyzje jeszcze nie zapadły do końca, to są dopiero projekty, plany, a więc każdy głos mieszkańców musi być wysłuchany. Na pewno będziemy się tej sprawie również przyglądać. Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.